Dos. Jesús. Jesús. On tutaj jest. Jeszcze wrócili. Poszedł pośród i przechadzał się. Sobą nie poznali, mimo że czynił cuda, czy nie upamiętali. Nie umiłowali prawdy, którą im objawił. Synowie przekleństwa do końca zatwardziali. Dziś tacy sami, religijna kasta i ci, co im poddani, tak zwana szara masa. Synowie pochodzarstwa, marynego kultu, nie szukający Pana, serca pełne buntu. Polityczny ustrój, religijna nędza, wzajemnie się napędza i żniwo swoje zbiera. Nierozumne serca pogrążają się w ciemności, upadają mędrcy, zwyciężają prości. W prostocie Ewangelii, esencja prawdziwości. I czego byś nie zrobił, ja Chrystusa będę głosił. Z mojego serca głębi to ja, duchowy nośnik powołany, by być głosem świadczącym o światłości. Prawdę mój zgłosić, to było me pragnienie. I prawdę dziś głoszę i chodzę w zwycięstwie. I życie mam piękne, bo wiem się, kim jestem. I idę po więcej, bo taki mój cel jest. Prawdę mój zgłosić, było me pragnienie. I prawdę dziś głoszę i chodzę w zwycięstwie. I życie mam piękne, bo wiem się, kim jestem. I idę po więcej, bo taki mój cel jest. Powiedziałem dość, stawiłem temu czoła, choć prognoza tego świata co do mnie była chora. Przepowiadali koszmar, że życie mam skończone i poszli za diabłem. Ja pozostałem z ojcem. Jakże mały procent tych szukających Boga, a wielkie drzwi Hadesu otwarte cała doba. Za życie piękne słowa, uczynki miłosierdzia, a wszystko gówno warte bez Jezusa w sercach. Gówno warty schemat religijnego samba, wdrażany od dzieciaka, prawdziwy obraz Pana. Fałszywe przekonania, fałszywa filozofia, wszystko po to, byś nie poznał osobiście ojca. To demoniczny kontrast, diabeł i religia, pod pozorem dobra, zastawiane sidła, znana mi taktyka, wielka skórze owce jako prosta polityka, bo cię pochłaś na manowce. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, na tym miejscu. Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że teraz Twoje słowo będzie trafiało prosto do serc ludzi. Ja Ci, Ojcze, dziękuję za to, że jesteś tutaj i że przekonujesz ludzi o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, nad każdym człowiekiem, który tutaj przychodzi. Ja wzywam Twojego światła na to miejsce. Ja mówię światło na to miejsce. Drodzy przyjaciele, dzisiaj powiem wam o prostej rzeczy. Każdy człowiek, który na tej ziemi nie pojedna się z Jezusem i nie uwierzy w Niego, ma już przesrane w tym momencie. Jeśli jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem w swoim życiu, jeżeli jeszcze nie stanąłeś przed Nim i nie powiedziałeś: moje życie było do tej pory gównowarte bez Ciebie, ja chcę Ciebie. Jeżeli nie podjąłeś takiej decyzji, jesteś w bardzo złym miejscu. Wszyscy ludzie umierają i ten świat idzie na zagładę. Nie bądź jednym z głupich, którzy idą na zagładę. Nie bądź jednym z tych, który mówi: jakoś to będzie. Nie bądź jednym z tych, który mówi: wiesz, Bóg jest dobry, wszystkich weźmie do siebie. Nie bądź jednym z głupców, bo głupcy nie szukają Boga. Ja byłem głupcem, który wiedział, że Bóg istnieje. Ja powiedziałem tak: jeżeli Bóg istnieje, jeżeli Bóg istnieje, to ja jestem w czarnej dupie. Powiedziałem zawsze, że Bóg jest dobry i wiedziałem zawsze, że moje życie jest popaprane. Ale dzisiaj mogę ci powiedzieć prostą rzecz. Każdy człowiek, bez względu na to, czy jest tak zwanym dobrym człowiekiem, czy jest tak zwanym menelem, który śpi pod ławką, musi pojednać się z Jezusem. Jeżeli nie przyszedłeś do Jezusa, jeżeli nie stałeś się wdzięczny za to, co wykonało się na krzyżu Golgoty, jeżeli nie stanąłeś przed Bogiem i nie zawołałeś do Jezusa, nie powiedziałeś mu: ja Ciebie chcę, o, ja
oddaję Ci moje życie. Ty jesteś Panem mojego życia. Jeżeli tego nie zrobiłeś, jesteś w złym miejscu i musisz narodzić się na nowo. Musisz narodzić się na nowo, tak jak ja się narodziłem. Drodzy przyjaciele, ja byłem człowiekiem, który prowadził przestępczy tryb życia. Ja poszedłem w stronę przestępczości. Okradałem ludzi, handlowałem narkotykami, kręciłem lewe interesy w krajach trzeciego świata. Ale kiedy znalazłem się w zakładzie karnym, powiedziałem dość, nie podołałem w tym życiu, potrzebuję Boga, muszę Go odnaleźć. Otworzyłem słowo i przeczytałem, że ten Jezus wziął te wszystkie moje błędy na siebie. On poniósł karę, która mi się należała. On przyszedł tutaj na ziemię po to, abym ja żył i po to, aby moje grzeszne życie i wszystkie błędy, które popełniłem, zostały wymazane. Jezus wymazał moje grzechy, wymazał moje błędy i postawił mnie jako czystego i sprawiedliwego. Wiecie dlaczego? Bo w to uwierzyłem. Prosta wiara spowoduje, że to twoje życie popaprane może zmienić się jeszcze dzisiaj. Zawołaj do Jezusa. To jest Bóg życia. Ja byłem przegrany, ale On do mnie przyszedł. Ale to wymagało mojej decyzji. Jeszcze dzisiaj możesz zostać uratowany. Jeszcze dzisiaj możesz zostać uzdrowiony z każdej choroby. Jeżeli jesteś chory, przyjdź tutaj do mnie, a ja cię uzdrowię. Jeżeli potrzebujesz Jezusa, nie lekceważ tego poselstwa. Przyjdź tutaj do mnie, a ja cię poprowadzę. Yeah.